Tradycją naszej szkoły jest, że zawsze 17 marca z okazji Dnia Patryka mamy takie spotkanie integralne, szkolne, no i promujące Irlandię, język angielski. Jest fajnie. Wszyscy się ubierają na zielono, cała szkoła jest właśnie taka zielona. To jest właśnie sama zabawa. Uczymy się o wiele rzeczy o święto właśnie Patryku i poznajemy jego historię. Można sobie wiadomości różne przypomnieć. Dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Są tańce i konkursy. Picia różne i różne zabawy. Będę piła herbatę zieloną. Bawimy się, tam są jakieś konkursy, quizy, są nagrody. To jest fajna atmosfera, jest dużo fajnych rzeczy. Jest bardzo fajnie tańczyć właśnie taki taniec. Bardzo polecam, żeby takie dni były właśnie zorganizowane w szkołach, dlatego że można bardzo dowiedzieć się o tej Irlandii dużo, można rozwijać swoją pasję. Dzisiaj ja przybrałam się za leprechauna. To taki skrzat, który jest ubrany na zielono, stoi na drugim końcu ten tęczy i szuka ukrytego skarbu. Przygotowujemy się cały tydzień, ubieramy się w kolory, wycinamy koniczynki, zdobimy klasę, uczymy się o Irlandii, śpiewamy. Z racji postu nie tańczymy w tym roku albo mało. Także nie, jest to na pewno duży wkład w poznanie kultury Irlandii i kultury państw anglojęzycznych. Ostatnio pani ambasador powiedziała, że język polski jest najbardziej popularnym językiem w Irlandii. No to dlatego uhonorujmy ten fakt. Bierzemy udział w tym wydarzeniu, bo cały świat go świętuje. Czy to Azja, Australia, Ameryka, budynki są podświetlane na zielono, Empire State Building, London Eye, wieża Eiffla, stadion we Wrocławiu, Pałac Kultury i Nauki, Rzeszów. No i wreszcie my mamy swoją fetę. No i po trzecie przede wszystkim jest to realizacja jednych z zadań polityki oświatowej na lata 2018-19, czyli kreatywność uczniów, samodzielność, innowacyjność i takie kształcenie ogólne i rozwijające.